Witam wszystkich, z tej strony Grzesiek. Jestem w Warszawie, dokładnie w Łomiankach, na targach bitkarskich Evolution. Nie byłem tu jeszcze nigdy. Masakra, jest sobota dzisiaj, ludzi tłum, trzeba było gdzieś tam dalej zaparkować przy Biedronce, bo nie ma gdzie stanąć. Byłem dwa razy w poprzednich latach na targach w Poznaniu typowo karpiowych, a dzisiaj jesteśmy na targach wędkarskich takich różnorakich, tak, rękodzieła i w ogóle spławiki, gumki, spinning, można powiedzieć, że wszystko. Nie wiem, zobaczę, postaram się wam pokazać, może mi się uda, nagram wam każde stoisko, a może kogoś spotkam znanego, sławnego i chwilę z nim zamienię słówko. Do zobaczenia w środku. Idę po bilety.
najlepszych miejsc. Poznałem na jego filmach te miejscówki i pytam go, kiedy teraz będą krenie na chlebek. Zaraz. Wracam z targu. Tak. No ja jutro planuję jutro tam jechać. Aha. Na Sylwestra byłem w krenikach 51 cm. Udało mi się, także jest plus i mam nadzieję, że go spotkam jeszcze nad naszą rzeczką. No i tyle. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia nad wodą. Dzięki, jest bardzo. Jak widzicie, jestem po. Zajęło tu nam jakoś godzinę. Szybkie obejście, mega gorąco, ludzi bardzo dużo, duży tłum, małe stoiska, zagęszczone. No ogółem powiem wam, że no, jestem na minus taki kawał drogi. No stać i dopychać się do każdego stoiska, to powiem wam, że i dwa dni by zabrakło. Jak widzieliście, większość to jest spinning, muchy. To akurat nie dla mnie, myślałem, że coś będzie typowo jakieś tam spławikowo więcej, ale nie było. Ogółem nie jestem zadowolony, widzieliście, no masa ludzi, może czego tu się spodziewać, normalne, ale wydaje mi się, że jak na taką imprezę, hala mała, za bardzo ściśnięte, no bo to jest jakaś szkoła, jakaś sala gimnastyczna, upchane, no nie, troszkę za mało miejsca, ale nic, popatrzyłem, pozwiedzałem, nagrałem dla was film, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Trzymajcie się, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia na następnym filmie. A dzisiaj sobota, wracam jutro rano. Szkoda dnia, bo mogłem, piękna pogoda jak widzicie, mogłem wziąć wędkę i lecieć na ryby. Ale nie, zachciało mi się jechać 200 km na targi, żeby zapłacić za 3 osoby 105 zł. Trudno, jak to się mówi. Pojechaliśmy, zobaczyliśmy. Jutro się pakuję i jadę rano na rybki. Trzymajcie się, hejka.